Witam serdecznie w drugim odcinku Między Nami. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak ostatnio mówiliśmy, mamy takie oto cudo przywiezione prosto z Japonii. To jest nasz kolejny odcinek z serii, z cyklu Japonia. To są hamburgery w proszku. No, Karol, wygląda apetycznie, co? No to co, chyba wartałoby już to odpakować. Potrzebujemy pewnych rzeczy do tego, a mianowicie nożyczki. Nożyce to są. Nóż. Nóż. I taka oto deseczka. Deseczka. Poczekaj, 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 poczekaj. Co? Nie tak, nie, co ty, co ty, co ty, co ty? Trzeba zacząć ciąć. Weź te ręce, bo tobie niepotrzebne są teraz ręce, a mi są. Ale ty trzymaj w powietrzu, łatwiej się tnie, jak się ma w powietrzu. Wiesz. Źle to zrobiłeś, stary. Zobacz, to jest wszystko przemyślane, człowieku. Kubek do coli, bo tutaj też jest cola w proszku, to jest niesamowite, słuchajcie. To jest łyżeczka do ubijania masy, która powstanie z połączeniu proszku z wodą. A to jest miarka, dobra, to jest miarka. Czemu to skleimy w ogóle, to jest jakiś klej? Ale po co ty chcesz sklejać? Tutaj z tego co widzę znajdują się bułeczki, moi drodzy. Tu są bułeczki. Tu są bułeczki. A to bułeczki. Co to jest, mięsko? To jest mięsko, nie wprowadzaj ludzi w błąd. Dobra, aha, to jest deska do sera. Według tutaj tej instrukcji... I tu jest ketchup. To niebieskie to jest... To jest ser. Czym? Tak. Wytnij teraz... Matko. A, źle kroję. Czekajcie. Daj, nie, ja się tym zajmę. Tak? Proszę bardzo. Nie. Tak. Nie, jeszcze na pół. To już na pół. No i wszystko mamy, słuchajcie. Mamy talerzyki, które pomogą nam... Tak. I teraz słuchajcie. Według instrukcji powinniśmy zacząć od... W Japonii natknąłem się na takie, proszę, w proszku frytki. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. To jest proszek, nie płyta. Patrz, woda w magiczny sposób znajduje się tu. O. To jest miareczka. Gdzie masz tak? A, miareczka. Dobra, dobra. O kurde, przelałem miarkę. Miarka jest mała. Trochę wlałeś więcej niż jedno. I teraz słuchajcie. Jeszcze nie. 3 kropelki, bo było za mało. Robi się z tego ciasto jakieś tutaj, słuchajcie, na frytki. Potrzebujemy mikrofalówki. Jeszcze nie. Słuchaj, bo mamy tutaj krople wody. No to zetrzyj. A, i teraz trzeba to podobno tak... Ciach, raciach, ciachu i postrachu. No już, nie ubijaj tego, patrz, daj to dalej. Patrz. Nie palcem, ja nie będę już tego jadł. No, rękami to dotykasz. Mięso teraz, nie gotowe. I jeszcze trzeba to pokroić. Przy kupie nie! A, po mikrofali. No. Mięso? Widać, że mięso. Teraz on powiedział, że to jest mięso. Ile miarek? Dwie. Poproszę dwie miarki. Ups. Tu. No. Jeszcze grubo. Nie, Karol, jak dwie to dwie. No nie przeginaj pały. No. Tu będziesz chciał zjeść jeszcze. Nie, zjemy to razem. I to ma być taka właśnie taka masa... No dolej trochę. Trochę. Odrobinkę. No. Ale naprawdę ciupinkę. Mówiłem. Czasami w życiu wystarczy tylko dolać. Dobra, mamy. A to, że to jest mięso, zrób tak, kuleczkę. Jak się mięso robi, mielone. Dobrze. O, to jest zostaw. Dobra, bułka. Karol ma tendencję do mieszania. Ja lubię mieszać. To on miesza w życiu sobie. A. I trzeba teraz to wsadzić do mikrofalówki, zrobić frytki, pokroić i tam zrobić ser jeszcze. No, ta kola to po prostu tu. I mieszać trzeba, mieszać. Mieszaj. Jeszcze. Nie, jeszcze. Jeszcze, tu jest jeszcze troszeczkę, odrobinkę. Słuchajcie, no więc mamy prawie wszystko gotowe, ale potrzebujemy jednej najważniejszej rzeczy. Ja zawsze noszę, ja nie wychodzę z domu bez mikrofalówki. Wsadźmy frytki, otwieramy wrota. Dobra. Na ile sekund? Wrota piekieł. A na ile jest? Wow.
No czekaj. Nie, nie, nie. A. Mi się wydaje, że to jest za dużo czasu, bo drewolka jest mocna. Dobra, już. O Boże. Zjaraliśmy frytki. Takiego nie było. My nie potrafimy gotować wcale. Dobra, dawaj to, szybko, dawaj to. Uwaga. Popiół frytki. Pamiętajcie, że my to robimy pierwszy raz w życiu i pewnie ostatni. Nie ostatni. O Jezus Maria. To wygląda niezdrowo po prostu bardzo. Papa, Michał. Nabuła. Czekaj, nie, bo tak to wszystko wygląda. Wiesz, ja mam pomysł. Żeby to ładnie estetycznie wyglądało, Karol, naprawdę. Co? Czasami to jest ważne. Żeby coś. Tępa strona tam ma, teraz nie. Hyc. Keczupik. Seruś, hyc. O! Uświniłeś buteleczkę, kubeczek od koli. Co ty zrobiłeś? Co ty właśnie zrobiłeś? Czemu to zgniotłeś? Dobrze, i to są nasze burgerki. Tak. I co? I frytki. Tak, właściwie nie powiedzieliśmy wam, bo jesteśmy tak głodni, ale już przeszliśmy do tego momentu, kiedy konsumujemy. Całe? Nie wiem, tak. Jem. Okej? Jedz. Wniosek. O. Wniosek jest taki, że na pewno jeżeli nie macie ostatnie pieniądze będąc w Japonii i chcecie zjeść coś, to nie kupujcie na pewno tego. Także dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Ketchup był najlepszy.